Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W Mielnie pogoda zachęca do wyjścia z domu, do spaceru. Na termometrach około 8 stopni. W ciągu dnia chwilami może być bardziej silny wiatr, ale jeszcze jest dość umiarkowany. Zobaczmy, co czeka nas w ciągu dnia. Ja jeszcze tylko dodam, że w tej chwili najwięcej pokazują termometry w Legnicy, tam prawie 15 stopni. Za to najmniej w Suwałkach 6 stopni. A dzień przyniesie zmienną pogodę. Będą i chmury, i deszcz. Tego deszczu nie powinno być zbyt dużo, chociaż od zachodu po centrum, gdzieniegdzie pojawią się burze. I tym burzom mogą towarzyszyć opady gradu. Rozpogodzenia chwilami w przerwach między tym zachmurzeniem. A na termometrach od 11 stopni w Suwałkach przez 12 w Szczecinie, Rzeszowie do 13 w Lublinie, a najwięcej pokażą termometry w centrum i na południu 15 stopni, na Dolnym Śląsku 16. Silniejszy wiatr nad morzem, w górach, a także podczas burz. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. Noc przyniesie sporą ilość chmur, chociaż będą też rozpogodzenia. Od zachodu będzie się przejaśniać i od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę po północną część Dolnego Śląska najwięcej tego pogodnego nieba. Na pozostałym obszarze będzie dużo chmur. W Tatrach popada sam śnieg, lokalnie spadnie do 7 cm białego puchu. No i wysoko w górach tak naprawdę ten śnieg. W górach samych popada i deszcz ze śniegiem, i śnieg. A na termometrach od 1 stopnia na północy do 5 na południowym wschodzie. Dobrego dnia, do zobaczenia.